to starcie dwóch supermocarstw. Najbardziej zaludniony kraj na świecie spotyka się z drugim najbardziej zaludnionym krajem na świecie. Razem stanowią ponad 1/3 światowej populacji, ich gospodarki są gigantyczne, ich siły zbrojne należą do najsilniejszych na świecie, a oba państwa są potęgami nuklearnymi, mówimy o Chinach i Indiach, które obecnie ścierają się na spektakularnym tle. Oba kraje łączy granica o długości ponad 3500 km w najwyższym paśmie górskim świata, Himalajach, i to właśnie tam narodził się konflikt. Przez dziesięciolecia oba kraje nie były w stanie uzgodnić jednej linii granicznej. A tam, gdzie kiedyś podejmowano próby negocjacji, oba państwa działają teraz za pomocą gruźb i rozmieszczenia swoich wojsk. Raz po raz wojska obu stron ścierają się ze sobą i wybuchają krwawe bitwy. Ale dlaczego tak trudno jest osiągnąć porozumienie, dlaczego eskalacja konfliktu następuje właśnie teraz i dlaczego może on mieć daleko idące globalne konsekwencje? Wszystkie te pytania znajdziecie w dzisiejszym materiale wideo. Początki konfliktu sięgają czasów kolonialnych. Indie przez długi czas były kolonią brytyjską, a od końca 1880 roku narastała rywalizacja o dominację w Azji Środkowej między Imperium Brytyjskim a Rosją. Aby umocnić swoją pozycję i zapobiec rosyjskiej ekspansji, Brytyjczycy coraz częściej sięgali po Himalaje i Tybet. Ponieważ jednak Tybet, który był wówczas w dużej mierze niezależny, odmówił negocjacji z Brytyjczykami, rząd w Londynie wysłał ekspedycję wojskową bez dalszych ceregieli i ogłosił region brytyjskim protektoratem. To szczególnie rozgniewało Chińczyków, którzy również rościli sobie prawa do tego regionu. Doprowadziło to do negocjacji między Wielką Brytanią, Chinami i Tybetem w 1914 roku. Brytyjczycy zgodzili się zrzec swoich roszczeń do Tybetu i ustanowili tak zwaną linię McMahona jako granicę między Chinami a Indiami. Tybet miał zachować swoją niezależność i istnieć jako państwo buforowe między brytyjskim imperium kolonialnym, Chinami i Rosją. Jednak traktat ten nigdy nie został ratyfikowany przez Chińczyków, w związku z czym demarkacja nie została uznana. I to właśnie tutaj miał wybuchnąć późniejszy konflikt. Przeskoczmy do roku 1950. Indie niedawno uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii, a Mao Zedong zwyciężył w chińskiej wojnie domowej. Założył Chińską Republikę Ludową, a partia komunistyczna stawała się coraz bardziej imperialistyczna. Dokonała inwazji na wcześniej niepodległy Tybet i zaanektowała go całkowicie bez dalszych ceregieli. W końcu uwikłała się w konflikt graniczny z Indiami. Chińczycy oświadczyli, że nigdy nie ratyfikowali linii McMahona jako granicy i że byliby gotowi ją zaakceptować tylko wtedy, gdyby Indie odstąpiły Chinom region Aksai Chin, ważną prowincję w regionie Kaszmiru. Indie odmówiły, ponieważ same rościły sobie do niego pretensje, a Hindusi nadal nalegali na linię McMahona jako granicę. W ten sposób atmosfera między dwoma krajami nadal się zaogniała i oba przygotowywały się do otwartej wojny granicznej. Armia indyjska była znacznie słabsza od chińskiej, a napastnicy z północy byli w stanie posunąć się daleko za granicę. Zginęło około 2000 żołnierzy, a porażka ta głęboko zapisała się w indyjskiej tożsamości. Ponadto Chiny sprzymierzyły się z arcywrogiem Indii, Pakistanem, i scedowały cały region Kaszmiru, do którego Indie faktycznie rościły sobie pretensje. Ten konflikt również trwa do dziś. Doprowadziło to do negocjacji w sprawie zawieszenia broni, choć były one prowadzone przez kraje pośredniczące, ponieważ obie strony odmówiły rozmów ze sobą. Ustanowiono tak zwaną linię faktycznej kontroli, czyli de facto granicę między dwoma państwami. Do dziś jednak oba kraje interpretują tę granicę zupełnie inaczej. Trudno było również określić dokładny przebieg granicy, ponieważ płaskowyż jest słabo zaludniony i istniało niewiele ewidencji gruntów. I tak mapy chińskich i indyjskich patroli granicznych do dziś pokazują zupełnie inne linie graniczne. W rezultacie dalsze konflikty były naturalnie nieuniknione. Oba państwa czasami interpretują granice w ten, a czasami w inny sposób, ale przynajmniej doszło do dyplomatycznego przełomu, w którym żołnierze obu krajów patrolują bez broni. Szczególnie w ostatnich latach, odkąd Indie, a zwłaszcza Chiny, stały się coraz bardziej pewne siebie na arenie światowej, wielokrotnie dochodziło do gwałtownych starć. Jeszcze w 2020 roku doszło do incydentu wojskowego na linii faktycznej kontroli, w którym zginęło co najmniej 20 żołnierzy indyjskich i 4 chińskich. Mówi się, że między obiema stronami wybuchła masowa bójka. W ostatnich miesiącach dochodziło również do powtarzających się prowokacji po obu stronach, często rozbijanych pałkami i kamieniami.
dość absurdalne, jeśli weźmiesz pod uwagę, że naprzeciw siebie stoją dwie potęgi nuklearne. Nie powinno to jednak w żaden sposób przesłaniać faktu, że konflikt ma ogromny potencjał do eskalacji w dowolnym momencie. Chiny intensywnie inwestują w infrastrukturę regionu, co powinno umożliwić szybki transport wojsk. Widzimy też, jak zdecydowanie Chiny dochodzą swoich roszczeń na Morzu Południowochińskim. Indyjska armia również wysyła coraz więcej żołnierzy i materiałów do regionu, a indyjskie siły powietrzne są tam teraz silnie obecne. Indyjski minister obrony oświadczył, że są przygotowani na wszystko. Rozszerzona wojna między dwoma supermocarstwami byłaby katastrofą dla całej Azji i prawdopodobnie dla całego świata. Systemy sojuszy obu państw mogłyby szybko przerodzić się w globalny konflikt i doprowadzić do globalnej katastrofy gospodarczej. Na szczęście obecnie nie wygląda na to, by którakolwiek ze stron dążyła do eskalacji, ale pod względem dyplomatycznym obie strony wciąż znajdują się w impasie. Zeszłoroczne negocjacje ponownie zakończyły się bez rozstrzygnięcia, dlatego szybkie rozwiązanie konfliktu wydaje się mało prawdopodobne.